taka moja prośba do Polski Press. To, że zakazaliście dziennikarzom pisania o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, to zakazała jedna osoba. A ja mam prośbę do dziennikarzy. Jeżeli czujecie się profesjonalistami, to pamiętajcie, że praca dziennikarza polega na tym, że musi odnotować fakty. Jeżeli zatailiście to, bo ktoś wam kazał, to nie róbcie tej roboty. To jesteście niewiarygodni. A więc teraz, od tego momentu, złóżcie wszyscy w swoich redakcjach dokładne relacje z tego, co się działo. I miejcie spokojne sumienie, że ktoś wam to wyrzucił. Że ktoś powiedział, nie będę tego drukował. Ale wy miejcie czyste sumienie, że napisaliście. Jeżeli zaniechacie, jutro w poniedziałek, w waszych gazetach regionalnych, a to są te wszystkie kupione przez Orlen, nie ukaże się opowieść nie o nas, tylko o waszym społeczeństwie, o waszej społeczności, to będzie to największy obciach i wstyd. Nie będziecie mogli sobie spojrzeć w lustro w poniedziałek, wtorek i środę. Będzie to zaprzeczeniem waszego zawodu. To będzie tak, jakby lekarz odmówił pomocy, bo prawo Samarytanina mówi, że trzeba każdemu pomóc, nawet największemu wrogowi. Jeżeli zaniechacie swojej pracy, to nie wykonujcie już jej nigdy. Róbcie zupełnie coś innego. Największy obciach, jaki tylko mógł być w wolnej Polsce, po PRL-owskich czasach, ktoś jedyny, jedna osoba, zakazała wam pisać o tym, co się dzieje w waszym regionie. Jeszcze raz powtórzę, u was. Jeżeli nie będziecie pisali, spalcie się ze wstydu. Do roboty, moi drodzy, do piór, do maszyn, do komputerów i pisać o tym, co się u was dzieje, bo to jesteście wy. To są ludzie, którzy was także mają obok siebie. To oni was utrzymują. Jeżeli nie będzie żadnego artykułu o tym, co wy robicie, chrzańcie tą prasę, nie kupujcie, nie sięgajcie do niej, bo jest niewiarygodna. To tyle. Buziaki wam wszystkim śle. Napijcie się gorącej herbaty i do roboty.